Cześć. Witam po ponad 200-dniowej przerwie od jakiegokolwiek nagrywania. No niestety, sytuacje losowe nie pozwoliły na to, lecz teraz wracamy do filmów. Dzisiaj poruszymy tematykę karmówki, ponieważ na grupach terrorystycznych, jak i pajęczarskich wiele osób pyta się, czym karmić swoje pająki. Więc postaram się na to dzisiaj odpowiedzieć. No i bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. Dobrą karmówką dla sporych pająków jest karaszan argentyński, zwany też dubią. Używamy go najczęściej przy poecyloteriach, ale w dalszej części filmu zobaczycie, przy czym również go możecie użyć. Osobnik ze skrzydłami to dorosły samiec. Dla mniejszych pająków polecam karaczany tureckie. Na ujęciu widzimy miksa, którego możecie u nas zakupić bez problemu, jak i również drobny wylęk. W tym filmie chcę Wam pokazać, że niektóre pająki są strasznie żarłoczne, dlatego nie musimy obawiać się o stosowanie odpowiedniej wielkości karmówki, co widzicie na przykładzie tego Pamphobeteusa, który bezproblemowo sobie radzi z dorosłymi dubiami. Panuje opinia, że brachypelmy nie są skore do jedzenia, lecz możecie sobie teraz zobaczyć, że nie jest tak do końca. Pająki z rodzaju Nandu są zazwyczaj bardzo żarłoczne, lecz niestety samica chyba się wystraszyła kamery i odmówiła. W tym materiale nie mogło zabraknąć chromek, ponieważ jest to symbol pająków, które jedzą bez umiaru. Jak widzicie, jest dość najedzony, lecz bezproblemowo startuje pojedzenie. Na ujęciu młoda chromka, około L4, która dorosłego turasa wsuwa bez zastanowienia. Kolejną alternatywą dla ptaszników może być Eresus guarani, który reaguje bardzo fajnie na ruch, no i wciąga ofiarę do swojego gniazda.
Z kolei teraz jest chyba najmniejszy pająk na hodowli, Cereocosmus leci, który jest w tej chwili L1. No najlepiej je karmić martwym wylęgiem, albo takim, który za chwilę umrze. Lechasy są również bardzo żarłoczne. Widzicie, że wsuwa karacza na swojej wielkości i bezproblemowo sobie z nim radzi. Widać porównanie karaczana do skorpiona. Avicularia geroldi. Kolejna młoda samica, która jest zazwyczaj chętna do jedzenia, jak widać. Czasem się musi zastanowić, ale nie zawiodła w tym wypadku. Poczciwy neohodotele Insai Gold. Praktycznie nigdy nie odmawiałem jedzenia, więc z całą pewnością mogę go polecić osobom, które chcą widzieć, jak pająk szybko rośnie. Dzięki za wytrwanie do końca. Jeżeli się spodobało, nie zapomnij zasubskrybować oraz zostawić łapki w górę. Swoją drogą ocencie nową jakość, ponieważ testujemy nowy sprzęt. Piona!